Historia nas tych maratonów żarowych zaczęła się w 1997 roku, kiedy sobie pomyślałem, że jak można grać w szachy w dzień, to dlaczego nie można grać w nocy. No i wtedy przyjechało po raz pierwszy 68 zawodników, a później z roku na rok zaczęło się to popularyzować. Spodobało to się wszystkim, nie tylko na terenie województwa dolnośląskiego, ale z całej Polski. Maksymalna ilość uczestników to była ponad 140. A satysfakcja jest taka, że Żarów jest tak mała mieścina, ale przyjeżdżali do nas zawodnicy nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.